Siema, Wiedźmin 3 mi się znudził. Każde lokalizacje stały się takie same. Za każdym razem, kiedy po raz kolejny odwiedzam Skellige, Velen czy Toussaint, wszystko wygląda tak samo. No to co? Czas znowu zacząć dodatek krew i wino. Zaraz. A to co? Nowy mod, który zmienia praktycznie wszystko w Toussaint na mroźne? Tak jest. I czas właśnie dzisiaj tego moda przetestować. Ubierzcie się zatem ciepło. Nie aż tak ciepło. Bo od tego moda wasz komputer będzie osiągał nawet 98 stopni Celsjusza. Wasza sceneria zmieni się co prawda na zimną, ale wasz pokój przemieni się na prawdziwą pustynię. Ale to nieważne. Ważne jest to, że po raz kolejny możemy spojrzeć na tą krainę z zupełnie nowej perspektywy i dzięki temu modowi odmienić całą naszą rozgrywkę. Witam was dzisiaj w Wiedźminie 3 Dziki Gon. Dodatek Zimne Wino? Jakoś inaczej zapamiętałem tą nazwę. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Wpadnijcie też na naszego wiedźmińskiego Discordzika. Podobno tam tylko prawdziwi szefowie mogą wejść. Sam spróbuj, czy ci się uda. No, jeden z gorszych baitów w historii. No a my zaczynajmy. Modyfikacja, na której dzisiaj będziemy sobie ogrywać Wiedźmina 3, nazywa się The Witcher 3 Icewine. I sprawia, że całe tereny tu są, zamieniają się na śnieżne, przy czym robi to naprawdę świetnie. Twórcy modyfikacji nie tylko po prostu wrzucili tam śnieg na mapę, ale zadbali o naprawdę wiele ważnych szczegółów, które sprawiają, że ta modyfikacja wygląda naprawdę nieźle. I to od omówienia właśnie takich małych, z pozoru zupełnie niezauważalnych rzeczy sobie zaczniemy. W Toussaint drzewa po zainstalowaniu tej modyfikacji mogą wydawać się dziwne. I akurat nie ma w tym nic dziwnego, bo są dziwne. Przypominają bardziej patyki niż drzewa i jest to zrozumiałe. Bo jak wiemy, drzewa posiadają cykle. Wiosną budzą się do życia, jesienią obumierają, by na nowo odżyć w ciągu wiosny. Twórcy modyfikacji zadbali o to, by takie drzewa czy krzewy w niej występujące podlegały prawom natury. I wraz z modyfikacją zmienili praktycznie wszystkie krzewuchy i drzewuchy, jakie występują w tej krainie. Nie tylko roślinność czekała zmiana, ale i minimapa. Dostała również drugie życie. Od teraz nie jest ona żółta i niebieska przepełniona żywymi kolorami, jak to ma miejsce w normalnym Wiedźminie, a zimna jak serce mojej no i bardzo zimna w każdym razie. Sama modyfikacja ta jest też ciągle ulepszana, a twórcy planują ulepszać modyfikacje przez cały czas. Niestety to, co muszę przyznać, to że idzie im bardzo ślimacko. O samej modyfikacji usłyszałem dobre kilka miesięcy temu, a na stronie przeczytałem, że planują oni dodać nawet stroje, które do owej zimowej scenerii by pasowały. Jednak ostatecznie, po 3 miesiącach, nigdy się ich nie doczekałem. Modyfikacja ta też posiada problemy, a pierwszym z problemów Icewine są właśnie stroje. Stroje te chyba po części zostały u niektórych zmienione, lecz zdecydowanie większość obywateli Buccleer ubrała się jak na wakacje, czyli tak jak standardowo ubrani są w modyfikacji krew i wino. Modyfikowanie Wiedźmina nie jest łatwe, a więc pewnie jeszcze trochę poczekamy, aż twórcy dodadzą zimowe stroje do gry. I niestety aktualnie stroje odbierają klimatu, które cały śnieg czy roślinność w tej modyfikacji nam dodały. Nie tylko stroje, ale i same zachowania NPC-tów są też dość dziwne. Czasem możemy zauważyć dzieci zanurzone w wodzie z fontanny po uszy, a przecież jest tam lodowato. A czasem zobaczymy, jak NPC zbiera winorośla w trakcie zimy. O takim rodzaju winorośli jeszcze nie słyszałem, ale nie będę też kłamać, że na winach znam się tyle, że zawsze biorę słodkie i najtańsze. No, czyli się nie znam. Drugi problem z modyfikacją to niestety, ale FPS-y. Tych jest strasznie mało. I mimo całkiem dobrego komputera, który posiadam, a pewnie specyfikacja wam wyskakuje teraz na ekranie, nawet u mnie gra czasem działa na 40 FPS-ach, kiedy normalnie w danej lokalizacji mam po 100 czy po 110. Przy czystym niebie FPS-y jakoś bardzo się nie różnią, ale dodana zamieć śnieżna nie tylko zmiata patyki leżące na ziemi, ale również i klatki z mojego ekranu. Zamieć śnieżna, pruszek, czy po prostu czyste niebo to jedne z pogód, jakie będziemy mogli w tej modyfikacji uświadczyć. Niestety mam wrażenie, że zdecydowanie za często w Icewine pada śnieg. Praktycznie przez godzinę grania miałem może z 2 sytuacje, gdzie moje niebo było czyste i mogłem zobaczyć Toussaint w całej tej śnieżnej okazałości. Pomimo wielu niedociągnięć tej modyfikacji, uważam, że jest ona jedną z lepszych, na jakich kiedykolwiek grałem.
Dlatego postanowiłem wam ją pokazać. Pozwala ona spojrzeć na świat Wiedźmina z zupełnie nowej perspektywy i sam złapałem się kilka razy na tym, że właściwie nie miałem zielonego pojęcia, gdzie jestem. Mimo tego, że świat Wiedźmina po 1000 godzin znam jak własną kieszeń. Modyfikacja ma też coś w sobie świątecznego i naprawdę pięknego. Jest ona w dużym stopniu przytulna i kojarzy mi się z odpoczynkiem od całego stresu szkoły, kiedy siadało się do komputera, piło herbatę z imbirem, a na dworze pruszył śnieg. Z czasami, które pewnie nigdy nie wrócą. Nie wiem, czy jest to przez kolory, czy sam klimat zimy, który twórcy oddali, jak dla mnie naprawdę świetnie. Ale wiem, że ta modyfikacja jest jedną z lepszych, w jakie kiedykolwiek grałem. Jestem jak ten krytyk z Ratatouille, który po spróbowaniu dania przypomniał sobie własne dzieciństwo. Bez kitu. Ja tak samo miałem. Mod zmienia praktycznie całą mapę w grze, ale oczywiście całej mapy wam nie pokażę. Prócz grafiki nie rusza on żadnego aspektu gry, więc nie ma co się nad nim więcej głowić i pokazywać wam, co się w nim znajduje. Praktycznie można biegać godzinami po mapie i zachwycać się jej wyglądem, ale to już będziecie musieli sobie zrobić sami. Instalacja modyfikacji jest banalnie prosta. Mamy dwa foldery z napisem mod na początku i przenosimy je do standardowego folderu mod. Jeżeli go nie mamy, to musimy go stworzyć. I w paczce modyfikacji mamy też folder DLC, który przenosimy do folderu DLC w folderze z grom. I właściwie po robocie. Mimo też 6 zainstalowanych modów do Wiedźmina, przynajmniej u mnie, nie wchodziła ona z żadnym z nich w kontakt. Więc od razu po przeniesieniu plików mogłem się cieszyć mroźnym tusom wersji 4.0.3. Autor samej modyfikacji proponuje nam też, abyśmy zainstalowali 2 dodatkowe mody, które dodatkowo zwiększają klimat. Jedna z nich to No Candle Flare Effect, który usuwa taką poświatę, jaką w Wiedźminie 3 powodują świeczki. A drugi z nich to Skellige Ice Breath, który sprawia, że nasz oddech staje się mroźny. Ma to sens i zdecydowanie jeszcze bardziej dodaje klimatu do samej modyfikacji. Ten odcinek jest też mini dwuodcinkową serią o modach, które odmieniałem tu są. Następny pojawi się 9 czerwca, więc możecie tam zajrzeć. Jeżeli nie oglądacie tego odcinka po premierze, to pewnie już go znajdziecie na moim kanale. A tamta modyfikacja rozwali wam głowę. Chyba. Bo w sumie jeszcze nie grają, tak będąc szczerym. Zostawcie subskrypcję, jeżeli podobał wam się materiał i wpadnijcie na najlepszego, absolutnie szefowego Discorda. Siekiera Server, tak się nazywa. Link w opisie. A my widzimy się za 3 dni. Do zobaczenia. Yo.